Cześć! Dzisiaj na warsztat bierzemy programowanie w Logo. W tym poradniku pokażę Wam, jak w programie Logo narysować domek, który ma dach, okno, drzwi. Obok domku stoi drzewo i wszystko to zamalujemy. Dokładnie to, co widzicie teraz na rysunku. Oczywiście do tego mojego projektu możecie sobie dodać komin, klamkę do drzwi, płotek przed domkiem, no co chcecie. Natomiast ja narysowałem taki program prosty, żeby nie trwało to też za długo. Jeżeli będzie się podobało, zostawcie lajka, suba i komentarz. Jeżeli macie z czymś problem, napiszcie w komentarzu, z czym chętnie pomogę. Zaczynamy. Najpierw narysuję horyzont, czyli jakby ziemię, na której będzie domek. Muszę więc zjechać żółwiem na dół mojej planszy, ale nie chcę rysować za nim linii. Więc komenda pod, podnoszę jakby pisak, którym rysuję żółw z kartki i nie będę rysował. Pod, podnoszę, od tej chwili nic nie rysuje mój żółw. Teraz WS, czyli wstecz, myślę tak o 200 kroków będzie ok. Myślę, jest idealnie. Teraz znowu opuszczam pisak, opuszczam pisak, czyli znowu będzie jeździł z żółwiem po kartce, dzięki czemu mój żółw będzie rysował. No i chcę narysować przez całą szerokość mojej planszy tutaj linię, więc muszę się obrócić na pewno albo w prawo, albo w lewo. Ja się obrócę w prawo o kąt 90 stopni, czyli w prawo PW 90. Teraz w Logo jest tak, że jak przyjadę na koniec planszy i wyjadę poza nią, to wjadę dokładnie w tym samym miejscu, ale z drugiej strony. Więc myślę, że tutaj jak się przesunę o 1000 punktów, to będzie akurat tyle, ile chciałem. Naprzód NP 1000. Jest, idealnie. No i teraz co ja chcę zrobić? Chcę narysować domek, więc narysuję tutaj kwadrat o boku 200 kroków. Z tym, że jeżeli dokładnie kwadrat narysuję 4 razy, 4 boki, to mój żółw znowu będzie stał w tym samym miejscu. A ja sobie pozwolę zrobić coś więcej, bo zrobię tak, żeby żółw był u góry, żebym miał już pole startowe do narysowania dachu. Więc nie 4 razy tak, jak gdybym chciał narysować kwadrat, ale 5 razy, o jeden bok więcej narysuję. Będę obracał się w lewą stronę, ponieważ to jest lewa strona żółwia. Zawsze muszę patrzeć tak jak żółw. Jeżeli żółw jest skierowany w dół, to moja prawa strona jest jego lewą stroną. I musimy zawsze patrzeć tak jak żółw patrzy, nie tak jak my to widzimy. Zatem będę powtarzał coś, powtórz. 5 razy. Otwieram nawias kwadratowy i w nawiasie kwadratowym muszę napisać, co ja chcę 5 razy powtórzyć. Chcę powtórzyć moje obracanie, czyli w tym momencie w lewą stronę LW o 90 stopni. Kwadrat ma 90 stopni, to nie jest tajemnicą na pewno dla Was. I teraz bok, czyli długość, jaką się przesunie mój żółw, będzie, tak jak mówiłem, 200 punktów. Ale muszę oczywiście napisać, co ja muszę zrobić. Naprzód, NP. Naprzód będę się przesuwał o 200 punktów. Pamiętajcie też o spacjach, że pomiędzy wartościami komend też powinny być spacje i pomiędzy kolejnymi parametrami, które tutaj podaję. Dobra, powinno działać. Naciskam Enter i sprawdzam. Jest. Tak jak mówiłem, mój żółw zrobił 4 razy plus jeszcze raz, czyli 5 razy w lewo o 90 stopni obracanie plus naprzód o 200. I teraz stoję już na rogu mojego domku i chcę narysować dach. Więc muszę się obrócić na pewno w lewą stronę, LW. Załóżmy, że o 45 stopni. Tutaj wysokość dachu zależy od tego, jaki kąt weźmiemy, więc to zależy od Was. Ja się obrócę o 45 stopni. Zobaczcie, moim żółwiem już jadę w tą stronę, żeby narysować dach. I teraz trudność. Nie wiem, o ile muszę się ruszyć. Muszę się ruszyć natomiast do połowy wysokości domku. Tutaj. I tutaj mój żółw skręci i zamknie dach. Nie wiem, gdzie jest ta połowa. Można by to obliczyć oczywiście ze wzorów matematycznych, ale chcę pokazać teraz jeszcze jedną rzecz. Jeżeli zrobię NP naprzód i nie podam o ile, po prostu samo NP, samo naprzód, nacisnę Enter, pojawi mi się taka linijka. I mogę z tej linijki skorzystać po prostu na niej klikając. Albo na dole z powrotem wpisując wartość.
Ja, żeby wam pokazać, skorzystam z linijki. Połowa planszy, połowa mojego domku jest gdzieś tutaj, więc jadę do góry i to będzie około 140. Tutaj u góry widzicie, jaka to jest liczba kroków, żeby się nie pomylić. Teraz jest 83 i tak dalej. Jadę, 140. Myślę, że to będzie z groszem 140, więc próbuję ruszyć się 140, tak 1-2. Ciężko jest celować dokładną wartość, ale klik. Jest. I zobaczcie, że tutaj na dole już ruszyłem się naprzód o 142 kroki. Teraz muszę się obrócić znowu w lewo, o 90 stopni. I zobaczcie, że mój żółw już jest skierowany w stronę rogu mieszkania. Czy dobrze to zrobiłem idealnie? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Znowu muszę się ruszyć o 142 naprzód. I teraz kolejna podpowiedź. Jeżeli będę używał w tym momencie strzałek góra, dół, to zobaczcie, co się dzieje. Przewijam komendy, które już pisałem. Dzięki temu, jeżeli powtarzam jakieś komendy, nie muszę ich od nowa wpisywać z palca, tylko mogę sobie je po prostu powtórzyć. Więc jadę do góry, naprzód 142. Enter. Jest, zamknąłem. Ale czy zrobiłem to naprawdę idealnie? Tego nie wiem, bo mi żółw zasłania. Mogę więc skorzystać z komendy SZ, schowaj żółwia. Schował się żółw, widzę dokładnie, co zrobiłem. I mogę tak pracować, nie widząc żółwia, ale do tego trzeba dość dobrej wyobraźni, żeby wiedzieć, o ile się obróciłem. Na pewno dużo łatwiej jest tego żółwia widzieć, więc pokażmy go sobie znowu. PZ, pokaż żółwia. Kontur mojego domku jest narysowany. Kto chce, może tu sobie teraz się obrócić, zrobić komin na przykład. Ja to pominę, zrobię sobie teraz okno. Okno będzie w środku domku. I znów nie będę chciał rysować, żeby wjechać okno, no bo głupio będzie wyglądać, jak ja zrobię tutaj linię do okna i narysuję okno. Tą linię będzie widać. Więc jak już się pewnie domyślacie, muszę użyć komendy pod. Pod, podnoszę pisak i nie rysuję. No i teraz próbuję się ustawić znów równolegle z krawędzią ściany mojego domku, czyli PW na przykład. W prawo naciskam Enter i zobaczcie, to samo co zrobiłem z linijką. Napisałem tutaj PW w prawo albo w lewo, to nie ma znaczenia, w którą stronę. Nie podałem wartości. Otworzył mi się taki cyrkiel. Dzięki temu mogę tu sobie ręcznie ustawić. I to jest czasem łatwiejsze, jak nie wiecie, o ile stopni się obróciliście. Zobaczcie, że co 45 stopni mój kursor tu się przykleja i to jest znaczne ułatwienie. Ja chcę więc równolegle ze ścianą domu, więc tutaj pionowo się obrócę moim żółwiem. Wykonaj. Mój żółw znów patrzy równolegle ze ścianą. Teraz sobie zjadę trochę niżej, naprzód, bo to będzie naprzód dla żółwia. On patrzy w dół, o powiedzmy jakieś 30 kroków. Jest ok. Znowu obracam się teraz w lewo, bo chcę wjechać do domku, czyli w lewo. Dla żółwia to jest lewa strona, nie tak jak dla nas prawa. Lewo o 90 stopni. I znowu naprzód, skoro opuściłem się o 30 kroków, to żeby to było symetryczne, znowu zrobię 30 kroków. Jest. Jestem w domku. I teraz, skoro tu jest 30 kroków, ta wartość, to myślę, że okno będzie ok, jak zrobię takie 50 na 50 kwadrat. Czyli znowu wpisuję komendę na zrobienie kwadratu. Powtórz. Cztery razy oczywiście, bo będę rysował kwadrat. I teraz co ja będę cztery razy powtarzał, piszę znowu w nawiasie kwadratowym. Naprzód o 50, myślę, że będzie ok. I teraz w lewo, to do góry mi wjedzie na dach, więc tego nie chcę. W prawo, to jest prawa strona żółwia, więc PW 90 stopni. Zamykam kwadratowy nawias, Enter. No i właśnie, zobaczcie, zapomniałem opuścić żółwia, więc on zrobił to bardzo szybko, ale nie było tego widać. Pamiętajcie o tym, że w momencie, kiedy chcecie rysować, trzeba znowu opuścić tego żółwia na kartkę, czyli opu. Komenda opu i teraz to, co robiłem, strzałka do góry, nie muszę jeszcze raz pisać. Powtórz cztery razy. Naprzód 50, w prawo 90. Mam okno. Teraz do mojego domku dorysujemy sobie drzwi, więc znowu będę chciał przejechać przez domek, nie rysując linii. Zatem pod i steruję żółwiem, tak żeby sobie przejechał gdzieś tutaj może na dół. Zacznę od dołu, będzie mi łatwiej. Więc naprzód 50 to będę równo z oknem. Drugie 50 to będę dwie takie wartości.
A spróbuję 150. Naprzód 150. Myślę, że będzie ok. Teraz znowu w prawo 90 stopni. Naprzód. I teraz o ile? Zrobiłem 30 kroków, a wcześniej cały domek miał 200, więc 200 minus 30 to jest 170. Naprzód 170. Idealnie. Obracam się do tyłu, czyli w prawo albo w lewo to nie ma znaczenia, PW 180 stopni. Przy 180 stopniach nie ma znaczenia zupełnie, w którą stronę my się obracamy. I opuszczam żółwie opu, żeby zacząć rysować dźwięk. No i teraz może spróbujemy ręcznie. Oczywiście mógłbym powtórz dwa razy tu zrobić, żeby zrobić prostokąt po prostu, ale może pokażę, jak to ręcznie zrobię. Naprzód. I teraz, jeżeli chcę, żeby drzwi były równe z oknem, no to muszę znowu te 170 kroków. Naprzód 170. LW 90. Naprzód MP niech będzie 50. LW 90. NP 170. No i mam drzwi. Może trochę głupio wyglądają, bo są takie wysokie, więc tutaj regulacja tych drzwi zależy od Was. Możecie sobie zrobić to naprzód, tutaj nie 170, ale znacznie mniej, więc te drzwi nie będą takie smukłe, wąskie i wysokie. No dobra, mamy domek, więc żeby on nie był pusty, starajmy się jeszcze narysować drzewo. Obrócę się moim żółwiem w prawą stronę o 90 stopni i spróbuję przejechać gdzieś do tego momentu. Skoro o tyle jest 200, to bym był tu 200, to może tak z 300 kroków. Naprzód 300. Myślę, że będzie ok. Więc znowu narysuję podobny prostokąt jak tam, żeby narysować konar drzewa. W prawą stronę się obrócę o 90 stopni, PW 90. I teraz NP, naprzód. Niech to będzie może trochę niższe, żeby nie było wszystko takie same, 150. W lewo o 90, LW 90. NP naprzód. I tutaj może, żeby ten konar był taki wąski, to tak no z 20 punktów. I znowu w lewo o 90 i naprzód 150. No i teraz, żeby nie obracać się żółwie, może wykorzystam komendę wstecz, czyli WS. I o tyle, ile była wysokość tego drzewa, o 150 kroków się wrócę. Jest. Teraz, stojąc tutaj, będę chciał narysować konar drzewa, to znaczy jego koronę, tutaj, okrągłą taką, więc de facto narysuję tutaj koło, okrąg. W logo bardzo prosto można narysować koło, po prostu robiąc 360 kąt o małym boku. Wtedy ludzkie oko tego nie zauważy, będzie widać to jako koło. Więc ustawię żółwia, żeby narysować tą figurę. Obrócę się w prawo, PW o 90 stopni i wrócę o połowę grubości mojego konaru, czyli o 10. Znowu WS 10. Jestem. Tak, żeby zacząć tutaj od środka rysować koło. No i teraz spróbujmy narysować 360 kąt. Powtórz. Oczywiście 360 razy. I teraz otwieram nawias kwadratowy. Co będę powtarzał? Na pewno naprzód. Myślę, że tutaj tak z doświadczenia wiem, że 3 gdybym dał, to było takie wielkie, że może wyjść. Więc dam 2. Naprzód 2. I w prawo PW, ponieważ to jest prawa strona żółwia, o 1 stopień. 360 stopni podzielić na 360. Kątów to jest dokładnie 1 stopień. Zamykam nawias, naciskam Enter. Proszę bardzo, mam już drzewko i mam domek. I jeżeli ktoś chce taki czarno-biały rysunek, w tym momencie mógłby zakończyć, byłby to koniec programu. Ja natomiast jeszcze pokażę, jak pokolorować ten nasz rysunek. Muszę na początek podnieść żółwia pod, żeby nim nie rysować. I teraz będę wybierał kolor i muszę wjeżdżać w daną figurę, żeby ją zamalowywać, nie rysując za sobą linii, dlatego dałem pod. Więc wjadę sobie na początek może na tło nasze. Naprzód 50, jestem żółwiem na tle. Teraz wybieram kolor UKP, ustal kolor pisaka, naciskam Enter
i wybieram sobie, że tło na przykład ma być niebieskie. Wykonaj. Teraz wystarczy już tylko komenda zamaluj. Zamaluj. Jest zamalowane. Uwaga, tutaj malując w logo jest dokładnie tak, jak malujemy w Paincie. Jeżeli gdzieś będziecie, coś się pomylicie i zetrzecie to, do ścierania służy komenda ścier i trzeba się ruszyć dokładnie po tej linii, której się ruszaliśmy. W innym filmiku to dokładnie pokażę. Tutaj zrobiliśmy to bezbłędnie i lepiej jest tak zrobić w logo, bo każde ścieranie jest to dość duży kłopot. Dokładnie tak jak w Paincie. Jeżeli będzie gdzieś dziura, gdzieś będzie przelot białej farby, to nasza farba po prostu przeleci i zamaluje więcej niż my chcemy. Ja tutaj zrobiłem wszystko dobrze, więc nie będzie z tym problemu. Dalej chcę pomalować drzewo, więc muszę się obrócić i wjechać dokładnie w drzewo. PW90, naprzód, a niech będzie 100. Wjechałem dokładnie w koronę drzewa i teraz ustal kolor pisaka UKP. Ustalam, że będzie zielony. Wykonaj i zamaluj. I dokładnie tak samo ze wszystkim. To teraz po kolei niech będzie konar drzewa. W lewo 90. To teraz ustawiłem się w tą stronę, więc dam wstecz WS. Nie wiem o ile, ale chcę wjechać tutaj, więc wstecz nacisnę po prostu linijkę i sobie wybiorę dokładnie na tym ciach tutaj. I znowu w lewo 90. Naprzód. No z 200. Jestem w konarze tego drzewa. UKP, ustalam kolor pisaka, jakiś brązowy, ponieważ to jest drzewo. Wykonaj i komenda zamaluj. Jest. Jak tu już jestem, to zjadę trochę niżej i narysuję trawę. Naprzód, tutaj znowu nie wiem ile, więc nie wpisuję. Naciskam Enter i za pomocą linijki sobie zjadę. UKP, ustal kolor pisaka. To jest trawa, wykorzystałem już jeden z kolorów, więc teraz wezmę inny. Oczywiście te kolory tutaj sobie, zobaczcie, można suwakami dowolnie zmieniać, więc ja mogę sobie tutaj tą zieleń całkiem inną ustawić. No niech będzie teraz ciemniejsza. Wykonaj. I komenda zamaluj. Jest zamalowane. Jedziemy malować domek. LW90. Naprzód. No tak z 300 damy. W LW 90 w lewo, naprzód, a niech będzie z 50, żeby tylko wjechać. I teraz jaki kolor chcę ścian mojego domku? Niech będzie żółty. UKP, ustalam kolor pisaka, wybieram kolor żółty, wykonaj i komenda zamaluj. Ok, drzwi są obok mnie, więc wjadę w drzwi. W prawo o 90, naprzód z 20 kroków, jest. UKP, ustal kolor pisaka i drzwi będą koloru, a niech będą takie różowe. Wykonaj. Zauważcie też tutaj, że jak już znacie te kolory, które są do wyboru, możecie je ręcznie wpisywać. Wcale nie trzeba robić samego UKP. Można pisać UKP, tutaj mamy cudzysłów różowy, cudzysłów czarny, cudzysłów żółty. I wtedy od razu narysujemy. Jeżeli już trochę bardziej poznamy ten język, to będzie to na pewno dla nas szybsze. Ustaliłem kolor pisaka na różowy. Teraz komenda zamaluj. Drzwi są już. LW 90 naprzód. I teraz znowu nie widzę ile, tak myślę ze 100. O, widzicie, ja już mam dobrą intuicję, wiem mniej więcej jakie są odległości, natomiast wy możecie mieć trudność, ale nic nie stoi na przeszkodzie, że jeżeli ruszycie się za mało, to dodajecie jeszcze raz, ruszcie naprzód. Jeżeli za dużo, no to możecie WS wstecz, nie ma problemu. Teraz spróbuję wjechać w okno. LW 90, NP, no tak z 60. No jestem tak na granicy, nie wiem czy przejechałem, więc właśnie to co mówiłem, dam sobie jeszcze raz do przodu. NP z 20. Teraz jestem idealnie w oknie, mogę wybrać kolor UKP i okno będzie na przykład niebieskie, ale inne niż jest u góry tło. Wykonaj. I komenda zamaluj. Jest. Został nam już tylko dach. Prawo 90. Naprzód z 50. O, zobaczcie.
napisałem naprzód 50, nie zrobiłem spacji. I to jest tu ważne. Trzeba pamiętać, żeby robić spację, inaczej nie zadziała. Wyrzuci nam błąd. Więc po prostu jeszcze raz sobie wpisuję NP 50. Za mało, więc jeszcze raz. NP z 30. Jestem w dachu. UKP. Ustalam kolor pisaka. Czerwony. Wykonaj. I zamaluj. Na koniec sobie schowam żółwie, SZ i mój program wygląda w ten sposób. Narysowałem domek, który ma okno, ma drzwi, obok domku stoi drzewo i domek stoi na zielonym podłożu. Niebo jest niebieskie, pokolorowałem to. To, co narysujecie obok domku, to już od Was zależy. Może to być płotek, może być samochód, jak ktoś chce się pobawić, może być coś innego. Ja Wam pokazałem taki prosty program, jak narysować domek i drzewko. Zatem dziękuję bardzo za obejrzenie tego poradnika. Jeżeli przydało się, zostaw komentarz, zostaw lajka, suba. Dzięki temu będę mógł rozwijać kanał. No i dzięki, trzymajcie się, do następnego poradnika.